Pójście z łopatami w teren legionowscy muzealnicy planowali już w ubiegłym roku, ale powiodło się to dopiero na początku tego bieżącego po uzyskaniu zgody od mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Mając ją w rękach, historycy nie chcieli już tracić więcej czasu, dlatego czym prędzej udali się ze sprzętem na osiedle Jagiellońska, nieopodal placu wodnego przy ulicy Królowej Jadwigi. Stwierdziliśmy, że wykorzystamy taką pogodę, jaka jest, czyli dosyć wysokie temperatury, jak na styczeń, jak na początek stycznia. I postanowiliśmy otworzyć dwa wykopy. Celem naszych badań jest odnalezienie fundamentu domu Skonieckich. Była to rodzina, która zginęła w tym właśnie miejscu prawie 80 lat temu, 12 stycznia 1944 roku. Została ona otoczona przez pododdział liczący około 200 policjantów niemieckich i żandarmów i przez kilka godzin Jerzy Skoniecki, czyli syn i żołnierz Gwardii Ludowej oraz jego ojciec Jan Skoniecki bronili się w tym domu i tu też zginęli. A razem z nimi troje innych mieszkańców, Władysława Skoniecka, 13-letni Władysław Nalazek oraz kobieta o nieustalonej dotąd przez historyków tożsamości. Nasze muzeum już od dłuższego czasu bada historię tej rodziny, próbuje ustalić okoliczności śmierci, dlaczego zginęli, skąd Niemcy dowiedzieli się o tym, że tutaj jest ich siedziba komórki GL. I to jest jakby jeden wątek, który badaliśmy. A drugi wątek, który badamy, to jest taki, żeby dokładnie znaleźć lokalizację tego domu, gdzie było miejsce walk. I stąd badania archeologiczne, stąd wykopaliska i próbujemy ustalić i znaleźć fundament. Nie dzieje się to na ślepo oczywiście, ponieważ w październiku przeprowadziliśmy badania georadarem. I georadar wskazał dwa czy trzy takie miejsca, gdzie prawdopodobnie jest ława fundamentowa tego domu. Korzystając z tej ważnej podpowiedzi, na początku ubiegłego tygodnia legionowscy archeolodzy z werwą zabrali się do pracy. Wytyczyliśmy dwa wykopy sondażowe, takie badawcze, w miejscach, gdzie geofizyk wskazał nam jako miejsca, gdzie są zakłócenia w terenie. I tam spodziewamy się znaleźć pozostałości fundamentów budynku z okresu międzywojennego. Może tak być, że te fundamenty uległy zniszczeniu, rozebraniu już po wojnie, ale liczymy, nawet jeżeli ich nie znajdziemy, liczymy na to, że znajdziemy, zadokumentujemy tak zwane negatywy fundamentów, czyli pozostałości po wkopach fundamentowych, co pozwoli nam na zlokalizowanie dokładnie miejsca posadowienia tego budynku. Dość szybko historycy trafili na ślad potwierdzający walki w tej części miasta, stary pocisk karabinowy. Nawiasem mówiąc, równie szybko ich aktywnością zainteresowali się też okoliczni mieszkańcy, podejrzewający, że ruszają właśnie jakieś niekonsultowane z nimi prace budowlane. Lokalnych badaczy nie zbiło to jednak z tropu. Będziemy kopać do tak zwanego calca, czyli do warstwy nieruszonej ręką ludzką. Na razie tej warstwy nie ma. Na razie widać cały czas ingerencje ludzkie. Są to jakieś doły śmietniskowe. Mamy zadokumentowaną rurę kanalizacyjną żeliwną, być może pochodzącą właśnie z tego budynku przedwojennego. Ale to jeszcze okaże się w trakcie dalszych prac. Efekty miejskich wykopalisk uzupełnią przygotowywaną właśnie przez muzeum obszerną monografię rodziny Skonieckich. Na jej końcowy kształt w dalszym ciągu mogą również wpłynąć współcześni legionowianie, posiadający nieznane dotąd świadectwa przeszłości. Też chciałbym się zwrócić do mieszkańców z prośbą, że jeżeli ktoś dysponuje zdjęciami, jakąś wiedzą na temat rodziny Skonieckich, bo oni tutaj mieszkali, ich dzieci chodziły do szkół w Legionowie, może mają jakieś zdjęcia, czy jeżeli mają jakąkolwiek wiedzę, to bardzo prosimy o podzielenie się z nią z naszym muzeum przy Mickiewicza 23. Będziemy wdzięczni za kontakt, za udostępnienie jakichś materiałów, bo chcielibyśmy tę historię odtworzyć. Robiąc do niej dosłownie i w przenośni podkop, badacze zadali przy okazji kłam powszechnemu kojarzeniu archeologii wyłącznie ze starożytnością. Rozwija się cała dziedzina badań archeologicznych, archeologii tak zwanej współczesności, czyli czasów nam zupełnie nieodległych.
A to wynika z tego, że no nie do wszystkich wydarzeń znajdujemy źródła pisane. W związku z tym ta metoda archeologiczna pozostaje jedyną dostępną metodą na zbadanie, na odnalezienie pewnych pozostałości po fundamentach, chociażby tak jak tutaj, czy miejscach bitew, czy jakichś innych wydarzeniach. Po wielu takich śladach, nawet o tym nie wiedząc, wciąż stąpamy, jak zapewniają lokalni tropiciele przeszłości, także w Legionowie.